Hej, hej, witam Was serdecznie w kolejnym dniu vlogowym. Dzisiaj niedziela, bodajże 3 października. I dzisiaj rozpocznę sobie vloga od takiej rzeczy, że jestem u rodziców i jestem w trakcie właśnie podłączania radyjka. Ojciec sobie kupił takie tam auteczko do jazdy, do firmy. Było tu takie radio i one były podłączone za pomocą tych takich skręcanych złączy prądowych. Przewody się prawdopodobnie utleniły i radio nic nie grało, chociaż się włączało. Zrobiłem szybką prowizorkę za pomocą złączy Wago. Dobrze, że to radyjko miało jakieś opisy a propos jak to podłączyć, bo byłby problem, bo bym od razu zwarcie zrobił, bo tam był żółty przewód i czerwony razem zmostkowany, a tu się okazało, że trzeba zmostkować sobie czarny i czerwony. No, więc dobrze, że była rozpiska, otworzyłem sobie tą złącze, zobaczyłem gdzie jaki przewód idzie, podłączyłem, radyjko gra. No i zobaczcie teraz, tu mam swoją stację lutowniczą, tą ogromną, rozlutownicę swoją wielką i będę powolutku lutował ze sobą przewody i zobaczymy. Pewnie będzie wszystko działało. Jeżeli działa na Wago, to czemu by nie miało działać na zlutowanych przewodach. No, nauczka na przyszłość. Nie ufajcie kolorom, bo okazuje się, że kolory kłamią. Szału to może to nie ma, te lutowanie moje, ale na tak spartańskie warunki nie jest źle, tym bardziej, że mówię, mam całą stację lutowniczą ze sobą i ostatnia koszulka idzie na swoje miejsce. Opalenie z pomocą zapalniczki i mamy całość gotowe. Zaraz sprawdźmy, uruchomimy i sprawdzimy, czy działa. Dobra, jak widzimy, radyjko się uruchomiło. Postaramy się je uruchomić. Dobra, jak widzimy, jest dźwięk z głośników. Jest. To spróbujmy jakąś stację znaleźć. Ok. Działa. Dobra, ok, no to git. Dobra, teraz robimy to radio włożyć na miejsce. Ciekawe, czy ono to będzie w ogóle pasowało. Ale ogólnie rzecz ujmując, chyba źle nie jest. Tu jeszcze trzeba, nie wiem, czy będziemy izolowali ten przewód antenowy, czy nie. Może po prostu nasadzę na niego po prostu jakoś tą termokurczkę i wsadzę go z powrotem tam do środka. Bo antenówka podpięta została tam. Miejmy nadzieję, że to będzie trzymało. No dobra, zobaczymy. Dobra, montuję i zaraz Wam pokażę, jak będzie to finalnie wyglądało. Dobra, jak widzimy, radyjko zamontowane normalnie, jakby było stąd. Myślę, że nie tak źle mi się udało, zobaczcie. Naprawdę, wydaje mi się, że naprawdę jak na swoje umiejętności zrobiłem to profesjonalnie. Reszta przewodów z kostki jest zabezpieczona. Antena jest zabezpieczona, żeby nie było jakiegoś zwarcia tam wewnątrz układu. I radyjko włożone. Niestety nie ma mocowania. Będzie trzeba jeszcze jakoś to jakieś coś przemyśleć, jak to zrobić. Ale to już później będziemy myśleli, jak to zrobić. Może jakiegoś klina wbić, żeby po prostu radyjko nie wypadało. No, zobaczymy. A na razie jest jak jest. Jeszcze ustawimy jakąś stację. Ok, jest. Niech se leci Radio Maryja. Witam Was serdecznie, kolejnego dnia, poniedziałek, w dniu dzisiejszym. Jadę już do pracy. Tak, znowu w ciągu dnia nic nie nagrywałem, a w sumie mogłem, bo dzisiaj kolejny zestaw Hard Edu zmienia właściciela. Więc w sumie mogłem, jak to się mówi, nagrać ten etap lutowania, ale w sumie już w jakimś w ostatnich vlogach było o tym informacja, więc po co mam jeszcze raz nagrywać. Cały czas czekam na przesyłki z Chin. Niestety w tym momencie w Chinach jest święto. To się chyba nazywa przesilenie jesienne. Nie wiem, chyba coś takiego. Tak czy owak święto mają, więc kilka dni jest tam utrudniony transport i tak dalej. Mają wolne.
Miałem nadzieję, że moje przesyłki zdążyły wyjść z Chin, zanim rozpoczęło się u nich święto. Lecą one in poste, więc prawdopodobnie dopiero numer śledzenia ruszy, kiedy one będą w Polsce, ewentualnie w Europie. No ale czekam na to z utęsknieniem. Dostałem też informację, że jedna moja partia, malutka, 5 sztuk prototypów, bo teraz postanowiłem, że 5 będę zamawiał prototypy po 5 sztuk, została uszkodzona i z 5 zamówionych prawdopodobnie leci do mnie 4. No ale spoko, do sprawdzenia samego prototypu powinno to wystarczyć. Nie pamiętam tylko, co to idzie, ale podejrzewam, że chyba Hard Edu w wersji Pico, czyli Raspberry Pi Pico, chyba ta partia ma chyba uszkodzenie. No ale dobra, tak czy owak, czekam, chciałbym, bardzo mi się marzy, żeby w tym tygodniu trafiło do mnie ta przesyłka. Z miłą chęcią bym ją zlutował na weekendy, chociaż ten weekend mam studia, ale są to takie przedmioty przegadane bardzo, więc chyba mam je zaliczone tak naprawdę już, bo ostatnio rozmawiałem, przecież prowadziłem wykład na jednym z tych przedmiotów a propos swoich zestawów. Dobra, dzisiaj grupa średnia, poniedziałkowa. Zobaczymy, ile ich będzie. Ostatnio z frekwencją tutaj było 50-50. Połowa była, lekko ponad połowa była, więc jestem ciekaw, jak dzisiaj będzie. Jest to grupa, z którą poniekąd mam lekkie problemy, bo oni są strasznie rozgadani. Coś jedzie, jakaś straż. Dobra, straż tutaj wyjeżdża. Okej. No mówię, mam lekkie z nimi problemy, więc mam nadzieję, że się chłopaki uspokoją. Ostatnio im już poniekąd pozwoliłem, ale się dziadek, normalnie. Masakra. Już ostatnio im pozwoliłem troszeczkę, bo myślałem, że się uspokoją, ale była ich mniejsza liczba. Akurat tych najbardziej rozrabiających nie było tydzień temu. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj tak naprawdę. Kto dzisiaj przyjdzie, jak to będzie wyglądało. Dobra, to zobaczymy, jak to dzisiaj wyjdzie nam wszystko. Zmieścimy się tu. W planach dzisiaj jest tak naprawdę... nie wiem właśnie, czy kurczę pociągnąć dzisiaj znowu kodowanie, bo to już ich któreś tam zajęcia z kodowania. Może dzisiaj im odpuścić kodowanie i przejść może do symulatora elektroniki. Ewentualnie może sobie omówimy jeszcze raz te poszczególne podzespoły, które właśnie programowaliśmy. Mam tutaj na myśli głównie przypomnienie o potencjometrze, o tranzystorach, o diodach, dlaczego to jest tak, a nie inaczej. Bo jest to grupa, która teoretycznie to wie, ale w tym roku tego nie przypominałem, a wiem, a już to użytkujemy. I chyba tak dzisiaj pójdę troszkę w teorię. Wiem, że to się strasznie nie spodoba, więc od razu muszę im zabronić uruchamiać komputery, bo jak odpalał komputery, to zaraz tracą kontakt ze światem. Myślą tylko o tym, kiedy pan przestanie mówić i odwróci się plecami do nas, abyśmy mogli coś odpalić sobie w tle. Więc to muszę ogarnąć. Tak, dzisiaj będzie teoria. Dzisiaj pójdziemy sobie w teorię, pogadamy sobie, siądziemy sobie przy dużym stole, pokażę im jakieś tam elementy, nawet w tych zestawach im pokażę, wyjaśnię im, jak to działa. Tak zrobię. Taki będzie plan na dzisiaj. Odpuszczę im dzisiaj chyba kodowanie, no chyba, że pod koniec coś tam się sobie pokodujemy, bo też Kamil coś tam z generatorem kodu porobił. Chociaż na razie to jest za trudne dla nich, ale już niedługo pewnie będą się tymi czujnikami bawili.